Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Fear and Hunger 2 Termina. Moi drodzy, to jest nagranie w sumie dalsze. Dalsze, które nagrywam właśnie na wyjazd. I tak. Nadal mi się tutaj to świeci. Chciałbym spytać przy okazji, czy z pewnością tutaj nie ma już nikogo, kto by mógł zostać. Ale chyba nie. Chyba nie. Przynajmniej nie widzę takiej osoby. I wiecie co, ja tutaj sobie chwilę zostawiłem grę, zapisałem sobie ogólnie grę i zostawiłem ją na kawałek i wydaje mi się, że jednak ktoś sens mi umarł, bo on po prostu tutaj się położył. Chyba zmarł. Chyba mu się zmarło. Więc mam nadzieję, że uda mi się to wam pokazać. Mam nadzieję. A jak wyjdzie, tak wyjdzie. Kurde, no ale... Ogólnie mi się tutaj to świeci, tak? Ogólnie coś tam mi się świeci. Mówicie, że przeciwnicy robią się twardsi każdym dniem. I powiem osobiście, że troszeczkę się martwię. Bo drugi klucz... Bo w ogóle, właśnie, gdzie jest mi ten klucz potrzebny? To jest dobre pytanie. Bo my jakby nie patrzeć, weszliśmy już do distriktu gdzieś tutaj, nie? To jest kościół Almera. Weszliśmy sobie tędy. Czyli to wychodziłoby na to, że to jest tutaj. To jest ta brama tu. A my ją już rozwaliliśmy, więc... Co nam te klucze? Ciekawe. Zapytacie się mnie, gdzie teraz podążam. Podążam do... To mnie nie wiem. Nie no, tak szczerze powiedziawszy, to podążam do miejsca. Z drugą... Z drugim zejściem do piwnicy, bo były dwa takie zejścia z tego, co kojarzę. Tutaj naszego koleżki już w ogóle nie powinno być, bo on sobie tam stoi przy bramie, tak? I on tu wrócił. Ciągle masz głowę. No mam. Czyli co, dwóch jest takich? Czyżby tak było? Być może. Nie pamiętam dokładnie, gdzie było to drugie zejście, ale wydaje mi się, że po drugiej stronie... O tu. Ale mogę się mylić. Mogę się mylić. Dobra, to jest nasz koleżka kolejny. Mamy Buddy 77, tylko nasz bebzik będzie atakował teraz. Właśnie, to też jest problem, jeżeli chodzi o... O naszych kolegów, którzy nie mają mózgu. To było chyba tutaj. Może być to problematyczne w tym aspekcie. Dobra, go down. Mi się wydaje, że pomyliliście po prostu zejścia. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Ktoś był, czy nie? Kurde, nie pamiętam. Ojejku. O właśnie, to były kanały. Tu były kanały. Simple lock. Ale czy my nie mieliśmy przypadkiem... Kluczyka? Smokia? Czy on nie atakuje już? On przestał atakować. Chyba mnie oszukaliście, on musi jeść. Nie widzę innego sensu. Kurde. Gdzie był ten trupek? Ja pamiętam, że jakiś trupek był faktycznie, tu macie rację, ale nie wiem, gdzie on dokładnie był. Nie wiem, gdzie on dokładnie był. To było w ogóle jakieś przejście po prawej stronie. Tu chyba był. Nie. Nie tutaj. To był projektor. Ta rolkę filmu. Play the film. O! Wolna ekspozycja. Godziny. Subject 17. Zdanie chyba tych policjantów. Oprz ty w dupę. Jeszcze raz. Zobaczmy, co się dzieje. Zwykły człowiek. Po 30-40 godzinach zamienia się... 45 godzinach zamienia się w tego potwora. Wow.
Okej, ale to wychodzi na to, że winnymi tutaj, czy winna tutaj jest armia. Oni prowadzili jakieś dziwne rzeczy. Co jest słychać? Tu coś słychać, kurde, ale gdzie był ten trupek? No mówiliście, że gdzieś po lewej stronie w pierwszym. W pierwszym bunkrze. Ale chodzi na to, że nie. To jest zejście do Seversu, tak? No tak. Mamy w ogóle smolki? To jest pytanie za milion punktów. Lion Brass Key. Basement Key. Church Key. Severs Key. No właśnie, no mamy Severs Key. Manor Key. Ej, no przecież mamy Severs Key, ej. Co tu się odwala? 12 hangarów, kto on sens? Ty mi zaraz umrzesz. Ej, no mam Severs Key. Kurde, dlaczego nie mogę wejść tędy? Przecież mam Severs Key. Ej. W ogóle to Soul Stone jest bardzo ciekawe. Nie mogę na to lepszyć. Jeszcze raz. Church Key, Severs Key. Gunpowder? Nie, to co nie. Muszę podejść jakoś, o tak. Severs Key. Nie mogę. Nie wiem. Bijcie, zabijcie, nie wiem. Chyba się coś popierdoliło. Ja nie wiem co. Trupa też znaleźć nie mogę, a wiem, że jeden gdzieś jeszcze był. Mam tylko jednego bebzika. Myślałem, że zaraz będziemy sobie nazywać kolejne osoby od bebzików, ale niestety. Chodzi na to, że nie. Przejdę jeszcze raz tędy, ale nic mi to nie da. O tyle dobrze, że ten... No, Hunger is Creeping. No właśnie. Kometa mnie tutaj. On umiera. Znaczy, ona umiera. Ona mi umiera. No, w sensie, oni cię chcą zabić. Ja nie wiem. Te ludzie są złe. Nie wiem. Serio, nie mam pojęcia, dlaczego to tak jest i gdzie był ten trup. Nie mam pojęcia. Zielonego. Wydawało mi się, że wiem. Bo on chyba nóżki stracił. Dobra, ale to wychodzi na to, że tutaj już nie mamy czego szukać. Tutaj nie mamy czego szukać. No ja dam mu jeść, no bo on mi raz już zginął na pewno. Zadaję 100%. Nonsens, ja cię będę karmił jednak. Ja nie chcę, żebyś tutaj zmarła. O, i od razu wstała na nóżki, patrzcie. I to jest zdrowa kobieto-mężczyzna. O ja pierdolę, jest za późno, pierwsza godzina. Wow. Szybki Shiro. Dobra, no to wracamy do tego miejsca, gdzie byliśmy. Czyli idziemy do miasta. Nie widzę innej możliwości. Nie widzę innej możliwości i innego przejścia, bo teraz ja się będę w sumie kręcił jak gówno w przeręblu. I tyle. A to nie na tym polega. Nie na tym to polega. Wracamy. Old House. Mogę główki porozdawać. Nie napisaliście mi, czy te główki, które ja tam mam, te takie ważniejsze, czy one są ważne. No faktycznie on sobie tutaj siedzi, ej. I tutaj jest otwarte. My do miasta się dostaliśmy bez problemu. Ej, tutaj nas nie było. Czy było? Było czy nie było? Był to Shiro? Nie wiem.
Na półkach stoją butelki ginu, wina i wódki. Kiedy przyjrzysz się bliżej, większość butelek wygląda na pustą i są tam po prostu na pokaz. Kasa wydaje się być nietknięta. Z wyjątkiem tego chaosu na zewnątrz. Znajdujesz 10 szylingów. Okej. Okay. Tutaj nas nie było. Nie wiem, czemu ja tutaj nie wlazłem. Ktoś tu jadł wysadną i groteskową kolację. Plates and glasses. Jakieś radyjko. Jest tutaj zakurzony radio odbiornik. Włącz. Wydaje się, że nie działa. Ej, no tu nas nie było na pewno. Więc jestem przygotowany na walkę. Nie zapisałem gry. Tu ktoś jest? Tu ktoś jest? Wygląda to na to, że zlep nie działa. Mamy kolesia. Mamy kolesia. No to znaczy, że zaraz będzie kolejna duszyczka. Zaraz będzie kolejna dusza. Ulalala. La dusza. Chodź do babcia. Chodź do wujka Shiro. Nie. Jakiś chłopak w mundurze armii. Jest spocony i drży. Wszystko w porządku? Potrząsa swoją głową. Pant, pant. Pant, pant. Może być i pant, pant. Chłopak unika twojego kontaktu wzrokowego. Najlepiej jak potrafi. Zauważasz ślady postrzału na zgięciu ramienia. Wygląda jakby robił sobie czymś zastrzyk. To ta osoba, o której mówiliście, że ona heroinę tam ładnie pakuje. Wystrzykiwałeś sobie coś? Rozumiem. Serves you right. Dobrze ci tak. On to po prostu jest na głodzie. Czy wystrzykiwałeś sobie coś? To nic. Nie potrzebuję pomocy. Muszę sam sobie z tym poradzić. Jest cokolwiek, co mogę zrobić? Po prostu wytrzymaj. Będzie lepiej. Mogę coś zrobić? Kurde, chyba dałem mu strzykawkę. Chłopak patrzy na ciebie z niedowierzaniem, ale wyraźnie ulega pokusie na twoją ofertę. Tak. Czyli heroinka. Odwracasz wzrok, gdy wstrzykuje heroinę. Dzięki. Przedstaw się. Jestem Levi. Levi. Kto oglądał Shigeki no Kyojin, ten wie. Levi. Oj. W sumie moje najlepsze anime. Dobra. Nerwowo się rozgląda i unika kontaktu drogowego. Poza tym wydaje się całkiem przyzwoity. Nie czuję się za dobrze. No, ale powinno być okej. Okay. Czy będzie okej, okay, jeżeli potowarzyszy ci przez jakiś czas? Oczywiście. Levi ma rifle 303 MK1 i 4 pociski 303. Wow. Levi. Dobra, tutaj pewnie będzie kolejny White Whale. Tak. Dobra, jakaś misa z krwią, wszystko jest wyschrzone. Przeklikajmy tutaj wszystko. Przeklikajmy tutaj wszystko, bo być może coś tu znajdziemy. Teraz pytanie, czy on jest z nami do czasu? Tak, do czasu, aż ma Herę. Hera Kokahasha RSV. Tylko tak, nie mam tutaj nic też opisanego. I Majs, mogę mu dać dużo rzeczy. Czy to mi w sumie... To mi da? Nic. Nic mi to nie da. Rozumiem, że on ma też głód. On ma też głód. Camp Nancy. Dobra. Marina, ty głodna nie jesteś. Ty już tam nie przesadzaj.
Teraz to mamy normalnie ekipę. O, nawet nie zauważyłem, że mogę rozwajal sobie napełnić. Pewnie, a przecież alkohol. Wine vial, będziemy to potem pić. Dzień dobry, komornik. O, garotka. Gulasz, kurde, ornament lantern, której nigdy nie używam. No i oczywiście butelka piwa. I wszystkie dobre smakołyczki. Czy ja nagrywam? Nagrywam. Amen. Drzwi wydają się być zamknięte na prosty zamek. Tak, tylko tak. Przyjaciel, ja bym chciał zostawić sobie tą broń. 53, 68 to nie to. Iron Spear. Jak mnie łeb napierdziela. Jezusicku. Dobra. Force open. Próbujemy. Pyk 201. Pyk 45. I teraz ty? Miss. Aż myślałem, że będzie miss. 190. Drzwi są do ciebie za silne. No jak? Liczę na krytykę, bo jeszcze raz. Tak na szybko. 14. Miss. 40. 22. Dupa, nie ma szans. A coś tam bardzo tracimy? Chyba nie. W ogóle wydaje mi się, że gra w ogóle zapomina, że mamy jakiekolwiek klucze. Seriously. Nie wiem, czy opłaca mi się w ogóle zapisywać grę. Ja chcę mieć ćpuna w ekipie. No nie przeszkadza mi to. Chociaż ja jestem tego zdania, że ćpuny do wora, a wór do jeziora. Jeżeli są to jakieś ćpuny, to przykro mi bardzo, ale takie jest moje zdanie. Nie trawię, kurwa. Mać. On tu idzie. Nie ma mnie. To jest jeszcze jeden. No właśnie. Dobra, dobra. Tylko tak, tam po prawej stronie jest kościół Almera, tak? Tak. I tam jest ten pojeb, który nas próbował zabić i jego się nie da jakoś przejść nawet zbytnio. Więc ja sobie to zapiszę. Mamy ćpuna. O właśnie, o tym mówię, o tym kiciusiu mówię. Tego posrańca. Nie tu. Już nie ma powrotu. Hasta la vista, koniec. Ktoś nas ściga dalej. Nie wiem co. Co to jest? Czemu to jest tyle posterów? Ulala. Ej, no powiem szczerze, że jesteśmy chyba najdalej teraz jakkolwiek byliśmy. Sylvan Square. Jest jakiś dziwny wóz. Wóz albo przewóz. Marinka, wóz albo przewóz. Czym ty kurwa jesteś? Ja cię mogę zabić? Tam jest ich dwójka. Okej. Czujesz mdłości będąc tak blisko tego stworzenia. Świetnie. Wszyscy żygają, nawet nasz gul żyga. Fecal Hound. Spróbujemy, może pójdą na hita? Nie, nie pójdą na hita. O, ten pójdzie. Reveling Faces. Affected Bite. No powinniśmy go utłuc, ale... No ale powiem wam osobiście, że... A, to teraz z dwoma walczyliśmy, okej. One nic nie mają ciekawego. Da się łeb uciąć? Nawet nekromancji w sumie. To jest tu corrupted. Pocnijmy trochę. Dobra. Jak tam nasz przyjaciel? Widzę, że on ma infekcję. Mówicie, że mam się nie przejmować, ale się nie da przejmować. Nie przejmować nim. Kurde. Za dużo opcji. Przeklikuję. Chodziło mi, żeby obciąć mu głowę. Herbatka mi ostygła. Dobra, idziemy stąd. Kolegów się pozbyliśmy. Miejmy nadzieję, że więcej ich tu nie ma. Lawenda, smolki. O, kolejne smolki. Ammo. Jak to wygląda? Shopping District, kościół Almera.
Business District. Idziemy na Business District. To może być ciekawe. Trochę śmietników. Olej, cloth fragment, to się przyda, duct tape. W sumie nie wiem dlaczego ten duct tape, bo naprawdę mam mało rzeczy do kraftowania. Light, o, zapalniczka. Lingi. Jakaś bryczka na co stoi. Bonso. Możesz usłyszeć gdzieś odgłosy os albo much. No bzyczenie po prostu. Gdzieś se to coś bzyka. I to nie youtuberzy. To coś tam, jakaś maska była. Equip, dobra. Happy Mask. 13 na Pierce'a, 3 na Bliss, na Blunt'a przepraszam, 3 Fire i 3 na Slash'a. Może być ciekawe. W sumie to nic nam nie daje, oprócz no trochę defa może. 3 defa, to dużo? Nie, a jak stracimy to będzie dupa. Trzebałbym ktą sensa uleczyć. Mówiliście mi, że w sumie spoko jest mieć nekromancję, ale powiem osobiście, że no tak średnio. Tak średnio, powiem szczerze, średnio, naprawdę bardzo średnio. Myślałem, że to będzie lepsze. Myślałem, że to będzie lepsze. Przydajmy jemu to. Optimize. Ale bez rifla, przyjaciel, bez rifla. Iron Spear, tobie to wystarczy. Może być pseudotankiem. Mamy chyba już drugi Sturgeon pokazany. Nie wiem skąd to bzyka. Dźwięk wydaje się dochodzić zza tej bramy. Investigate. Coś tworzy dźwięk. Głos, znaczy głos. Dźwięk. Może jest to gniazdo pszczół, albo coś, co przyciąga robactwo. Dobra. Służmy. No nie chce się ruszyć. Szkoda. I to było tam. Jakiś mały garaż, to też się nie chce ruszyć. A tu? Serio? Takie pozamykane? Ja pierdziele. Bo może znajdziemy czy coś. Żeby kolejne seversy? Nie. Stary apartament 1F. Jednopiętrowy. Pajęczyny powoli falują w kącie, gdy wchodzisz do budynku. Za chwilę tam wyjdziemy. Najpierw się rozejrzyjmy po dworze. Trochę amunicji. Kolejny duct tape. Te śmietniki są chyba nieruszalne. Nie, ale widzę, że te budynki, kurwa, znów to gówno. Tam coś jest. Ale dobra, jak w teorii jednego walniemy, bo to jest jeden, prawda? Kurwa, dwa. Jak nam Ktonsens umrze, to się zirytuję. Walimy w łeb, no. Trudno, próbujemy. Miss. Miss. No i pięknie. I Ktonsens umiera. Przyjeżdżę powtórkę. Jeszcze się na mnie zesrał świetnie. Nie ma szans, nie no, musimy ich pojedynczo jakoś upierdzielić. Wtedy po prostu fart. Miss. Yes. Kropne są. Dobra. Zaczynamy czuć mdłości. No i znów wywołaj face, no. Jezu, co on nam tam porobił? Serio? Teraz sobie ze mnie je robicie. Miałem włożyć. Teraz już pamiętałem. No go teraz zabiję, to bez problemu już, ale...
Jeżeli ten na dole też będzie zabity. Co? A. Zwymiotowałeś z powodu nudności, okej. Jaki to jest sens? Co ta gra kombinuje tutaj, to ja nie wiem. To jest otwarte. Czemu tego by bzika złapało tu i tego złapało tu? To jest bez sensu, co ta gra zrobiła. Dobra, kolejny sewer drain. Co to jest? Już mdłości znów. Jak to wygląda? No dupnie. Co ja mam wam powiedzieć? Dupnie i to strasznie dupnie. Nie wiem, tak być nie będzie. Nie, tak nie będzie. To było strasznie. Kurwa, teraz ten mnie zje. Teraz ten mnie zeżre. No żyje. No już wiem mniej więcej jak z nimi walczyć, to taki jest w sumie profit. Myślę, że w końcu to jest chyba czas, żeby... Bo one są w ogóle niewolne, prawda? One są wolne. Więc myślę, że to jest też dobry czas, żeby trochę sobie postrzelać. Myślę, że możemy sobie zakwipować Luger Pistol, bo troszeczkę chyba amunicji do niego mamy, prawda? Coś jest nie tak? Broń wydaje się dziwnie ciężka w dłoniach. Nie pomyślałeś, że tak się poczujesz. Zdajesz sobie sprawę, że nosisz narzędzie, które ma myśli zabijanie. To tylko zwiększa ciężar. Jest to surrealistyczne uczucie. Nerwowo mocniej chwytasz dłonią pistolet i używasz jego żelaznych przyrządów celowniczych. 15 pocisków. To sporo. No właśnie. Da się je na hita ściągnąć. Nie wiem czemu tam to nie wpadło. Ale trudno. No, nie chciałem nekromancji użyć. Więc tak, na te gnoje no, 100 razy się bardziej opłaca tego używać. Serio. Nie żałuję teraz, że cofnąłem. No bo no, widzicie, że jest różnica. Być może bym trochę backtracking, ale no nie wyobrażam sobie teraz nie użyć tego. Trochę lawendy. To już się nie dostaniemy. Talku, nie talku, kredy. White Vial, to mniej potrzebny. Red Herb, lawenda. La lawenda. Tu nie ma. Purping Talisman, Blue Herb. Jest git. Oil. W sumie tu nie patrzyłem chyba, czy da się wejść, czy... Nie, patrzyłem, dobra. Bo to jest to z obzyczy sobie. Z tej bzyka, tylko tak ta maska tutaj, która była, kurde, już... Właśnie, bottle beer. Green herb. No niestety, maski już nie mamy. Trudno, to będzie kara po prostu za to, że cofnąłem. O, jest kara za to, że cofnąłem. Ale nie żałuję. Znalazłem sposób na te małe... Wiecie. Yellow vial, okej. Okay. Małe śmiecie, które są naprawdę ciężkie. O, ucieka. Żyli gruz. Co najgorsze, jest takim, jak powiedzieć, zawodzie youtubera. Takim hobby. To, że muszę uważać, co mówię. Mega słabe. Jeżeli wiecie, o czym mówię oczywiście. Bo teraz chciałem coś powiedzieć, ale pewna grupa etniczna mogłaby się obrazić. Ojej. No dobra, tutaj już dalej nic nie ma. Po prostu woda dość szybko się zbiera. Mushroom stew. A nie ten stew, spokojnie. Shopping street. I tu może być bardzo ciekawie, ale zanim my tam pójdziemy, bo mamy dosyć dużo rzeczy teraz do przeszukiwania, naprawdę mega dużo rzeczy do przeszukiwania. Zacznijmy od początku. Wracamy się... Co to kurwa był? What the kurwa fuck, co to do kurwy jest?
What the kurwa fuck? Co to tutaj się odjebało? Nie, no to co się tu odwaliło, to jest po prostu kurwa... Midwinter. Kurwa mać, wiedziałem, że on jest najcięższy. Ja pierdolę, co tu się... No i chuj po Dark Marinie. Co tu się odjebało? Ja się pytam, co tu się odpierdoliło? Czemu ta gra jest tak popierdolona? No bez jaj. Czemu mnie wtedy nie zeżarło? Czemu ja się pytam, mnie wtedy nie zeżarło, co? Wtedy było bardziej logiczne, że mnie zeżre. Ja pierdolę, no nie, no nie spodziewałem się tego, naprawdę. Przysięgam, że się tego nie spodziewałem. Totalnie się tego nie spodziewałem. To, co się tu odwaliło, to jest po prostu... naprawdę, przysięgam, nie spodziewałem się tego, co tu się stanie. Może zaszczędzimy ten jeden nabój przynajmniej na nich. Dobra. No, zaszczędziliśmy jeden nabój. Ale co to było? Co to był za surprise? Nie no, to... I teraz wyobraźcie sobie, nie macie save'a. Tak jak ja teraz. Ja teraz zrobię tego save'a, bo już wiem, czego mogę się spodziewać, ale nie macie save'a ogólnie. No teraz jest świetnie. Dirty paper. To toilet paper, Boże. Zapałki. I widzicie, i na przykład robicie sobie taki run bez save'a i w jednej chwili dupa, koniec, hasta la vista baby, grasz od początku. Ale mi się wkurwił. Naprawdę. Mega. Bym się zirytował. Jakby mi tak na przykład wyskoczyło i ja bym nie miał żadnego save'a. Dramat. Dużo amunicji 303 nam wypadło. Ale w ogóle, jakie to dziadostwo było mocne. Jakie to dziadostwo było mocne. Ja się teraz boję w ogóle chodzić. A zrobię sobie save'a, ale jak mi tutaj coś wyskoczy, to będzie lipa. To będzie totalna lipa. Wchodzimy do pierwszego budynku. Teraz idziemy po kolei. Przejęliśmy, moja ciekawość została zaspokojona aż chyba za bardzo. Dobra, drzwi są zamknięte pojedynczym zamkiem. Możemy użyć tu small key. No właśnie, ale ten small key... Na razie nie. Bo te smoki są dosyć potrzebne. Trochę listów. Wchodzimy na górę. Ale właśnie, tak zobaczmy, czy tam się opłaca w ogóle wchodzić? Chyba nie. Mi się kikać zechciało. On nie będzie chyba działał. Łóżko jest pełne krwi i takiego, wiecie, gore. Nie chciałbyś tutaj spać. Na pewno nie działa, bo nie ma prądu. Jak ma działać? Nie może. I ja bym sobie tutaj może zmienił jednak na hatchet. Na mój hatchet. Na aksa. Kurwa, ale mnie zaskoczyli mnie totalnie, naprawdę. Głowę jeszcze bardziej zaczęła boleć. Schody wydają się zapadnięte. Takie ucięte. Wygląda, że ktoś to zrobił celowo. Kurwa, ile tego tutaj będzie, co? Jakaś dziwna pannica. Szalona stara wiedźma powoli podnosi się ze szmat. Myślę, że jak my jej tą laskę upierdzielimy, to ona straci równowagę. Dwoje szkóry. Jest szybsza niż my. Znamy tego spela. Właśnie, znamy tego spela i to mocno. Jaka ona jest kurwa mocna.
Niby te szczury po 5, po 8 napierdzielają, ale... Może w torso jest lepiej walić. Więcej szczurów nie masz? Same stuny nam dają. Ja pierdzielę. To nie, niepotrzebnie jej rękę waliłem. No szczury mnie opierdolą, no bez jaj. Najpierw kalajka, teraz szczury. W tą sobie z ciebie też opierdolą szczury. Znaczy nie może być szczurów przyzwać. O. Kim ty kurwa jesteś? Znajdujesz nic. Aha, jest tu kryptyd, okej. Okay. Możemy jej głowę uciąć? Możemy. Teraz się zastanawiam. Dobra, zrobimy to inaczej. Ja i tak to cofnę. Użyję Smolkija. Zobaczę, czy w ogóle jest tutaj sens chodzić. Trochę szczytujemy. Czyżby kolejny ghoul? Nie. Ciało jest w koszmarnej kondycji. Nie możesz powiedzieć, co stało się tej osobie. Czyli dupa. Myślałem, że będzie jednak, wiecie... Roofing talisman. Nothing left here. Nic. Znajdujesz całe gówno. Zlew jest brudny. Wygląda to, że nikt w Preville nie wie zbyt wiele o higienie i utrzymaniu porządków. No, to prawda. 5 szylingów. Nie opłaca się w chuj tu wchodzić. Naprawdę. Nie opłaca się w ogóle tu wchodzić. Rozumiem, że tutaj też wejścia nie mamy. Świetnie, kurwa. Zajebiś. Na szczęście, wiecie co mamy? Mamy cheaty. Dziękuję. I zapraszamy ponownie. Please come again. Teraz tu szmaciurę jedną. Tylko wiecie co, zanim tam pójdziemy na górę. Użyję tu Smolkija jeszcze. Jest tutaj dużo krzeseł. I wyobraźcie sobie, że marnuje... Wszystko, czy cały ten smoki tutaj. Wiesz, to by było po prostu... Ja bym taki był zrage'owany. Uff. Rage, co nie miara. Tu jest chyba toaleta jeszcze. Dobra, toaleta jest brudna, oczywiście standardowo. Zastanawiam, skąd ona mogła przyjść. No ile? 3 pociski? Walimy ją w ciało. To, że ona ma większy speed, to mnie wkurza. Pain smash, miss. 209. Dobra, udało się. Tylko no, groma amunicji straciłem. Nie. Ja wiem. Jestem ciapa. Totalna ciapa. Ale nie! Ja tak nie mogę. Ja uwielbiam maksymalizować przebieg. Jestem pierdolnięty pod tym względem, naprawdę. Czasem może za bardzo. I to dostałem, może coś innego założymy? Nie. Jestem pierdolnięty pod tym względem, ja o tym wiem. No to powiem więcej, że tam nie musimy wchodzić zbytnio. A tu chyba i tak nic nie było, prawda? Ej, właśnie, bo tu nic nie było w sumie. Ja nawet nie muszę tu wchodzić, no po jedną głowę, to się opłaca? Nie opłaca się, moim zdaniem. Duct tape. I te kurwiszonki gdzieś tu mi zrobiły surprise'a, prawda? O tu. Kurwa, zapomniałem o tych dziadach. Zapomniałem o tych dziadach, no to jednak jeszcze będę musiał się siekierki troszeczkę... No chodź. Ja bum! Dziadu. Teraz ci nakopię.
Dobra. Tak, kto mi zrobił surprise? Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Dychaj, psie. Kurwa, znów wiedziałem. Ja czekam. Liczę na to, że może oni odpuszczą. No nie, nie puszczą. Nie da się, no i nas zabiją, no. Nie da się ich pokonać. No kurwa, ile on napierdala. Ja nawet nie wyjdę. Dobijcie mnie, kurwa, naprawdę, dobijcie mnie. O, Ktonsus umiera też, no i wszyscy. No, pyk po łbie. Big Grinder, kurwa, ja nie wiem, skąd ty masz takie itemki? Wychodzi na to, że jak zabijemy psiaka, tego jednego, czy w sumie tego drugiego, z automatu, jest tutaj trap. Nie rozumiem trochę czemu, ale jest. Nie mówię o tym psiaku, mówię o tym następnym. Czyli dopóki nie będę chciał przejść na górę, to nie zabijam tego psiaczka. Oni tu robią baita. Baitują nas, gnoje. Jezu, ale mi głowa zaczyna płoleć. A to furtka była tak w ogóle. Krotka. Tu nie ma. Tylko piwa. O! Mamy trzy. Beetlestone. Roofing Talisman. Tatarenka. Blokowaliśmy sobie gate'a. No właśnie, tutaj to było przejście z tej strony. Mamy teraz kolejne przejście tu. Ja zapiszę grę, bo kurwa, jak tam znów zrobię jakiegoś baita, to się zirytuje. Bo się Shiro zirytuje. Wujo Shiro będzie zły. Okej. Okay. No to wchodzimy do pierwszego lepszego. Och, nie chcę się otworzyć, trudno. Mała strata. To też się nie chce otworzyć. Ale to się już chciało otworzyć. Cisza. Wszystkie dźwięki z zewnątrz tłumią grube ściany. Kurde, ale tu jest klimat. Jaki tu jest kurwa klimat piękny. Też policja. Nie ruszać się. Klucze. Wszystkie zapasowe klucze do mieszkań wydają się być tutaj. Wśród nich znajdujesz klucz główny. Dobra, toolbox z jakimiś randomowymi narzędziami. Konsens jest głodna. Tam jest przejście w dół. Jezu, ja nie wiem, gdzie jestem, co ja robię. Tu jest prąd! Kurwa, mam cliffhangera wam zrobię, jak nic. Widzisz tylko biały szum. Nie, czekaj, widzisz jakieś kształty pochodzące z tego chaosu, znaczy formujące się z tego chaosu. PLTV News. Karin Sauer. Szokujące akty przestępczości w sercu Kujewiu. Komentatorką wydarzeń tutaj w Kujewi Bohemia jest Karin Sauera. Dobry wieczór. Hmm.
Morderstwa tak ohydne i kłopotliwe we wszystkich szczegółach, jak nigdy wcześniej, których nigdy wcześniej nie popełniono w mieście Puyeville. Tragedia z 28 ulicy. Ta najbardziej niezwykła i przerażająca sprawa, która wydarzyła się tutaj, w samym sercu miasta, prawie zakłopotanie mieszkańców. Mieszkańców apartamentu. Podano, że osoba odpowiedzialna za to przestępstwo nigdy nie była podejrzana. Wszyscy mieszkańcy opisywali go jako osobę spokojną, lubiącą ludzi, przez większość czasu trzymającą się z daleka. Bez względu na jego zewnętrzną osobowość, w środku ten człowiek był potworem. Mieszkańcy mieszkań numer 2, 6, 11 i 13 zostali zamordowani w najbardziej makabryczny sposób. O kurde. Ekran telewizora ponownie pomija się białym szumem. Moi drodzy, ale ja was tu zostawię. Bo to jest, myślę, że bardzo dobry moment na to, żeby zakończyć i przeanalizować wszystkie reguły, które zostały tutaj zawarte. Bo naprawdę coś tu się definitywnie dzieje. Coś tu się definitywnie dzieje i powiem szczerze, że klimat tej gry zaczyna się zmieniać. Tylko nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze. W sensie, wiecie, tak klimatycznie troszeczkę przypomina mi to Silent Hill teraz. Teraz przypomina mi to troszeczkę Silent Hill. Jak jedynka była, to w sumie część, która polegała na czymś innym troszeczkę, tak dwójka jest zupełnie inną grą. Jest zupełnie inną grą. Mamy otwarty świat. I tak naprawdę tutaj... No nie wiem, ciężko mi to wyjaśnić, nie chcę przedłużać w ogóle tutaj, wiecie, czasu, bo już mam 47 minut, ale opowiem wam w sumie w następnym odcinku, co ja właśnie myślę i jakie mam spostrzeżenia na temat tej gry. Bo naprawdę, jeżeli chodzi o jedynkę i o dwójkę, to tu są zupełnie w ogóle inne gry. Zupełnie inne. I zastanawiam się, dlaczego zawsze mówiliście, że najlepiej skończyć tą jedynkę, żeby zacząć dwójkę. No teoretycznie jest tu jakieś powiązanie, ale jest go mało. Naprawdę jest go mało i tak naprawdę... No jedyne, co się teraz tutaj powtarza w tej grze, no to oczywiście schemat walki, schemat tego stories i tak dalej. Lekkie nawiązania popularne, ale tylko to. Wydaje mi się, że w ogóle Puyeville zostało teraz wciągnięte w taki... Właśnie. Co zostało wciągnięte? W jakieś eksperymenty naukowe? Bo nie wiem. Tutaj widać, że armia coś robi z tymi ludźmi. Eksperymentuje na nich. Karin, ona tutaj już była. Opisywała to morderstwo. I to wygląda, jakby robili z ludzi potwory. Tylko pytanie, co ma do tego wszystkiego Bóg Księżyc i jego pachołki? Bo widać, że nawet ci policjanci, którzy chodzą po tych ulicach, w teorii, no mówią, że jakaś dekontaminacja i tak dalej, że ludzie mają trzymać się w budynkach. Że inaczej ich tam, no, zabijają, jakby nie patrzeć, usuwają problem. Co to wszystko ma wspólnego z Firenthanger? To mnie najbardziej zastanawia. Ja nie mówię, że ta gra jest zła, bo ja się przy niej bawię świetnie, ale intryguje. I tak naprawdę klimat tej gry zmienia się o 180 stopni. O 360 stopni w sumie. Bo wiecie, najpierw jest 180, potem jest 180 i 360. I się zastanawiam. Co będzie dalej? Ale na razie zabawa jest przednia. A tymczasem, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grał dla Shiro. Widzimy się oczywiście za 2 dni. Za 1 dzień. Tak. Bo to jest niedzielę czy sobotę? Czekajcie, piątek, sobotę, w poniedziałek teraz ten jest odcinek, to widzimy się w środę. No dobra.
Nieważne, wszystko już wiem. Dobra, trzymajcie się jeszcze raz. Hej, hej.